że Rosja krajem piątego świata. Nawet jak będzie tak bardzo chciał, to nie da się szybko, militarnie sprawy załatwić. Putin jest gotowy niewątpliwie na krótką, szybką. Kochaj tylko Jaśka i przygotuj go na wojnę, Putin, żeby dobrze, nie zginął od kulemiotów i gromów. To go przede wszystkim interesuje. Przedłużająca się wojna może stanowić problem. Bo w każdym, dla każdego państwa, dla każdego systemu politycznego stan wojny stanowi zagrożenie. I jak wiemy z historii, można wojnę wygrać, ale tak naprawdę przegrać. Tak? No, Wielka Brytania wojnę wygrała, ale imperium straciła. Tak więc ja tutaj widzę, to jest dobry, generalnie dobry kierunek. No, zwiększać koszty. Zwiększać koszty tej polityki. Na koniec, czy Ukraina, czy Niemcy chciałyby, żeby Ukraina, czy Niemcy... Obawiam się, że nie. Obawiam się, że nie, bo dla Niemiec i tak mając porozumienie, proszę zwrócić uwagę, weźmy w ogóle nasz region jako przykład. I weźmy Polskę jako przykład, bo my o tym nie mówimy. Nie mówimy. I kwestie, o których pan profesor wspominał, gazowe, bo to jest doskonały przykład. Po co tyle przecież gada, na tym dealu gazowym zarabiają zarówno Rosja, jak i Niemcy, tak? No, kochajcie Rosję. I co z tego, że my jesteśmy w Unii Europejskiej, właśnie. Ale jakoś tak to wszystko składamy. Oczywiście tutaj jest sprawa naszych kolejnych rządów, to jest warunek konieczny, tak? Musi zawsze znaleźć taki rząd, który zrezygnuje w odpowiednim momencie z przedsięwzięć dywersyfikacyjnych i przedłuży tę nieszczęsną umowę na niekorzystnych warunkach na kolejne lata, jak to było teraz ostatnio w 2010 roku. Jesteśmy w Unii Europejskiej. My też za to, w tym sensie, my też za to odpowiadamy. Ale na takiej samej zasadzie, jak Rosjanie, nie będąc w Unii Europejskiej, korzystają na nas, wykorzystują nas, Niemcy będą korzystali przy... Przepraszam, już nie kontynuujmy. Tak czy siak ten kontrakt jest... Efekt jest taki, że płacimy największe ceny. I to weto dużo tam niestety nam nie podobno. Po prostu Rosjanie troszeczkę mniej zarobili. To tyle. Aha, no jeszcze, bo nie odpowiedzieliśmy na pytanie, co robić. To ja bym krótko, już bo nie ma, jednym zdaniem. Naśladować Turcję, odbudować politykę regionalną, naśladować Turcję. Turcja Erdogana jest właśnie takim przykładem, że można coś zrobić, że można w ciągu 10 lat postawić państwo na nogi i odbudować pozycję regionalną. Dziękuję bardzo. Bardzo panu profesorowi Waldemarowi Paruchowi dziękujemy i panu Krzysztofowi Rakowi. Mamy jeszcze dwa punkty, które zapowiedziałem. Chciałby państwu powiedzieć i Jadwiga. Kłaniam się państwu, ja będę mówił bardzo krótko. Chciałem tylko powiedzieć, że ja niedawno wróciłem z Republiki Środkowej Afryki, gdzie działają nasi polscy misjonarze. Działają naprawdę w niesamowitych warunkach, znaczy niesamowitych, no to jest po prostu państwo upadłe z quasi wojną domową, wśród bojówek, cały czas ryzykując życiem, cały czas pod ostrzałem de facto. Są tam, pomagają, właściwie są w moim odczuciu głównym stabilizatorem, który powoduje, że właśnie w tym państwie nie rozpętało się jeszcze ludobójstwo. Niestety używam słowa jeszcze, bo tam wszystko złego może się stać, ale aktualnie bohaterstwo polskich misjonarzy, i mówię poważnie, polskich misjonarzy w liczbie bodajże 30 ratuje życie tysiącom ludzi. Ja dlaczego wam o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że zaraz będzie tłusty czwartek i wszyscy będziemy jeść bardzo dużo pączków. Mam jedną do was prośbę. Sprawdźcie w Google, w internecie pączek dla Afryki. Jest to coś organizowanego przez Benedykta Pączka
najmniejsza wpłata, bądź są miejsca, gdzie można kupić taki pączek i te 2 złote pójdą na te dzieciaki w Afryce, na plasy polskich misjonarzek. A dla nas 2 złote to nic i mówię to naprawdę bez przesady, w FCA za 2 złote, czyli za 0,5 euro, jest się w stanie człowiek wyżywić przez tydzień. A więc pomyślcie o tym, jak możecie, to ich naprawdę wspomóżcie. Bo to są ludzie, którzy zasługują na najwyższe uznanie, najwyższy szacunek. Prawie się o nich uznanie, nie mówi. Wydaje mi się, że to dlatego, że niestety dobre rzeczy, które robi chrześcijaństwo, są tabuizowane w przeciwieństwie do wyskoków jakichś zboczeńców, którzy mówią. Że on broni papieża. Niech sprawdzi, czy u niego świeża. Ojej, dupy Bernadetto wymywać chciej. Ojej. Muszę zgasić, bo się za bardzo rozgrzewa. Co, ten ta pudło? Ja się będę musiał wykąpać. Proszę państwa, pudło się rozgrzewa. No to znaczy, że jest awaria, tylko taka wiesz. Tak, no. No wiesz, to są komputery z czasów rzymskich. Bardzo stare. Nie wiem, czy państwo widzieliście, że to jest takie stare. Goliat wyszedł na ten świat. Ach, jaka piękna pogoda, dni chmurki nie ma. Trzeba szybko się kąpać z tego. Czekaj, można tam przelać wody, czy jeszcze nie? Ale i sobie, poczekaj. Dobra. Fajna jest ta Moskwa. 16 milionów, 400 kilometrów metra, tysiące domów gigantycznych dzielnic stalinowskich, takich jak MDM. Moskowska dzielnica mieszkaniowa. Czyli Marszałkowska dzielnica mieszkaniowa. MDM. Wokół? Powiedziała Ewa. Płaszczadi Konstytucji. Płaszczadi. Wydalożny gawarit. Płaszczadi Konstytucji. Konstytucji. Słuchaj, potęga marszałkowskiej dzielnicy mieszkaniowej. Konstytucji. Taka jest Moskwa, jak MD. Pojedziemy do świętej Łucji. Marszałkowska Obleść konstytucjonna ja. Niech żyje i rozrasta się stanowska dzielnica mieszkaniowa. Pierwomajska jabla. Halt!